jest pierwszy raz, kiedy pokazujemy połączoną ramówkę grupy, która jest TVN Warner Bros. Discovery. Bogactwo tego jest przeogromne, bo jest od filmów, poprzez seriale, programy rozrywkowe, oczywiście publicystyczne, newsowe, po programy dla dzieci także w tej chwili i oczywiście sport. Dużo się wydarzy. Myślę, że będzie emocjonalnie i że będzie chyba mroczniej. Tam jest to takie zawirowanie emocjonalne jeszcze mocniejsze, plus ta Alicja już ma dużą motywację, żeby walczyć i wejść, trochę się opowiedzieć nawet po tej ciemnej stronie więzienia. Trzeci sezon Szadzi zapowiada się mimo tytułu gorąco. Myślę, że będzie ciekawszy niż drugi. Pojawi się tutaj parę wątków związanych z Mrówcem i z Wrońską. Gorący trójkąt. Genialnie. Są prawdziwe, wielkie polskie gwiazdy, które będą mieli Państwo okazję zobaczyć. Są agenci, którzy załatwiają to, czego gwiazdy nie mogą albo nie potrafią, a agentów wspierają asystenci. I to jest taki efekt domina, więc są gwiazdy, agenci i asystenci. Dużo się będzie działo. To jest serial o ludziach, którzy w pewnym momencie orientują się, że mają jakieś słabości, że nie są doskonali i zaczynają tak naprawdę pracę nad sobą, trochę patrząc na drugiego jak w takie lustrzane odbicie. Faktycznie pierwszy sezon został tak zamknięty tajemniczo, jak to tajemnica zawodowa, a w drugim sezonie będzie rozwinięcie tego i wydawałoby się, że wszystko się poukłada, ale naprawdę widzowie dostaną potężną dawkę nowych wątków, nowych postaci. Kiedy wchodziliśmy na scenę przed konferencją ramówkową, spojrzeliśmy sobie z Małgosią głęboko w oczy i powiedzieliśmy, mamy prawo do emocji, bo tych emocji jest dużo, było dużo, na konferencji ramówkowej było dużo i będzie jeszcze więcej. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy Was do oglądania naszego debiutu w Dzień Dobry TVN. Bardzo gorąco liczę na Wasze wsparcie i obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby Wasz dzień rozpoczął się przyjemnie. Pełen sukces, pełne zaskoczenie, dużo adrenaliny, płaczu, łez, radości i najlepsze danie, jakie jadłam dotąd w Kuchennych Rewolucjach. Jurorów da się zaskoczyć, a to jest 11. edycja, więc myślę, że tym bardziej widzów zaskoczymy. Jest bardzo kolorowo, bardzo zaskakująco, ale też bardzo miło i ciepło, choć będą ostre momenty. Byli ciut ostrzejsi jurorzy, co się mi bardzo podoba, bo uważam, że juror powinien kroić swoim nożem, po prostu obdzierać ludzi z nadziei i tylko tym nielicznym po prostu otwierać drogę do sławy, wielkich pieniędzy. W zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo tańca, w tym roku było chyba bardziej różnorodnie. Uczestnicy będą inni, będą zupełnie nowi, z nową energią. Tak naprawdę nie wiemy, po co oni przyszli, czy po miłość, czy po pieniądze, czy po przygodę życia. Dużo uśmiechu, dużo łez, dużo miłości, oczywiście rozczarowań, czyli wszystko to, czego chcemy najbardziej. Czekam na niektóre propozycje, przede wszystkim czekam na Szać, ale wiem też, że w TVN-ie również zostanie wyemitowany film 25 lat niewinności 2 września, na co się też strasznie cieszę. Tych aktorów, tych kolegów, których dzisiaj zobaczyłam, znam również z teatru. Są to świetni aktorzy, więc z przyjemnością sama będę oglądać kreacje, które będą proponowali w serialach. Myślę, że będzie wybuchowo jak zawsze. Jak zawsze będzie różnorodność, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, ale wydaje mi się, że będzie jeszcze lepsza niż wiosna w TVN-ie. Każdy znajdzie możliwość oglądania tego w taki sposób, który jemu odpowiada, bo zależy nam, żeby te programy były dostępne o każdej porze i na takiej platformie, którą sobie widzowie wybiorą.